Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, nie mogłem sobie odmówić oczywiście komentarza na temat tego, co się dzieje. Myślę, że nie trzeba tutaj Was wprowadzać. Rosjanie jednak zaatakowali Ukrainę. Absolutnie, jak wiecie, w to nie wierzyłem. Jeżeli ktoś śledził moje materiały, takie vlogi właśnie, to wiedział, że no, nie wierzyłem w to, że Rosja może tak otwarcie po prostu zaatakować inny kraj. Jednak tak się stało. Kurczę, obudziliśmy się dzisiaj w troszeczkę innej rzeczywistości. Jeżeli ktoś z Was myśli, że nie będzie miał to wpływu na nasz kraj, bo to jest za granicą, to się myli. Będzie miało to ogromny wpływ na nasz kraj. Na wszystko, na wszystkie aspekty życia, na finanse nasze, na inflację, na to, co się w Polsce będzie działo, ponieważ musimy przygotować się na potężny marsz Ukraińców, czyli w tym przypadku uchodźców wojennych, którzy już ruszyli na przejścia graniczne prawdopodobnie. No, część z nich już pewnie jest w Polsce i bardzo duża rzesza chce się znaleźć w Polsce, co jest zupełnie normalne. Różne sprzeczne informacje, obecnie te informacje są takie, powiedziałbym, no, dużo jest dezinformacji, ciężko, trzeba z różnych źródeł czytać, żeby po prostu dowiedzieć się mniej więcej, co się tam dzieje, ale wiemy już, że nie skończyło się na ataku rakietowym, czy też ataku lotnictwa, ale Rosjanie idą na całość prawdopodobnie, także bardzo możliwe, że za jakiś czas, właściwie to jest prawie że pewne, że jeżeli się nie zatrzymają sami, no to za jakiś czas będziemy mieli już nie tylko w Kaliningradzie, powiedzmy, granicę z Federacją Rosyjską, co jest dla nas powrotem do przeszłości i absolutnie niewesołe, absolutnie niewesołe. Ja robiłem wiele materiałów o tym, co się tam dzieje, wyrażałem swoje zdanie, ale no, myślałem rzeczywiście te zbuntowane, nazwijmy to, prowincje, ok, spoko, ale jednak Władimir Putin postanowił iść twardo i zresztą, jak pewnie się domyślacie, z wielkim powodzeniem to będzie. Wybadał Europę, przez wiele lat badał Europę, wiedział, że NATO i w ogóle NATO, źle nawet, świat to jest kolos na glinianych nogach i w tym przypadku światem zawsze rządzili silni i nadal będą rządzić silni. Tak jak Amerykanie wjeżdżają sobie gdzieś tam, coś wymyślą, że tam broń chemiczna, jakaś coś, żeby wjechać, tak Rosjanie będą robili dokładnie to samo i Chińczycy będą robili dokładnie to samo. Trzeci gracz doszedł. Chiny na razie jeszcze nic nie robią, ale jeżeli im się tylko zachce, to zrobią i będzie to samo. Obecnie sytuacja jest na tyle trudna, że z tych wszystkich filmików, które się pojawiają, ciężko jest ocenić, kto ponosi straty. Znaczy to, że Ukraińcy ponoszą straty, to jest wiadome, ale czy Rosjanie ponoszą straty? Bo to, że tam filmik się pojawił jednego zniszczonego śmigłowca, czy jakiś samolot spadający, z tego co widziałem, to niczym tak naprawdę nie świadczy. Wiadomo, że pierwszy atak ze strony Rosji, zgodnie z przewidywaniami, to był atak cybernetyczny, tak, miał ich trochę sparaliżować. Drugi atak, tuż po wystąpieniu Putina, to był atak rakietowy, prawdopodobnie z samolotów też odpalili te rakiety, zniszczyli część instalacji przeciwlotniczych Ukraińców. Na pewno uszkodzili bardzo mocno wszelkie bazy lotnicze. No wiadomo, o co chodzi, chcą panować w powietrzu i już panują w powietrzu. Odpowiedzi Ukraińców
bardzo, bardzo mizerne są, bardzo mizerne. Filmik jest zresztą, gdzie leci powiedzmy zgrupowanie śmigłowców i Ukraińcy odpalają jedną rakietę przeciwlotniczą. Kurczę, znaczy zakładam, że ten filmik to jest z tego, a nie z jakichś ćwiczeń, bo to, słuchajcie, to naprawdę to już może być taka dezinformacja. Rosjanie mają całe kurczę, jakby to powiedzieć, oddziały, nie wiem, odpowiedzialne za dezinformację. Także w tym momencie te wszystkie trole ruskie siedzą twardo i dzięki sobie zarabiają na tym. Trzeba ostrożnie podchodzić do wszelkich informacji, naprawdę. Cały czas się zastanawiam, jak Putin wytłumaczy to, co się stało swoim obywatelom. Znaczy oficjalne wystąpienie, oficjalna wiadomość jest taka, że oni zaatakują po to, żeby tamci nie mogli zaatakować. Kurka, no. Czyli dam ci w mordę po to, żebyś ty nie mógł mi, bo obawiam się tego, że ty mi możesz dać, prawda? Rozumiecie, o co chodzi. No, cóż. Śmieszna jest oczywiście reakcja całego świata, w tym czołowego ONZ-u, które nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jesteśmy oburzeni, protestujemy, jesteśmy coś tam, sankcje. Wczoraj czytałem, że część sankcji to polega na tym, że 23 polityków jakichś czołowych Federacji Rosyjskiej nie będzie wpuszczanych do Unii Europejskiej czy gdzieś tam. Kurka, nie, no po prostu załamka. Załamać się idzie totalnie. Rosjanie podobno zgromadzili całkiem pokaźne ilości gotówki. Giełda została zamknięta, jak tylko zaczęła dziać się tam koło myja. Ukraińcy oczywiście w szoku, uciekają. Mam nadzieję, że będą się też bronić. Na razie docierają informacje o zniszczonych czołgach, o zniszczonych chyba 5 samolotach i 2 śmigłowcach. Natomiast to wszystko no, jest niepotwierdzone. To powtarzają, te wszystkie portale praktycznie powtarzają, powielają te informacje i z tego niby kreuje się jakiś obraz dla nas niby rzeczywisty, ale to wcale nie musi tak być. Może nic im nie zniszczyli, albo jeden samolot im zniszczyli. Nie wiadomo, jaka jest skuteczność broni, którą my przekazaliśmy Ukraińcom, jaka jest skuteczność broni, które inne państwa przekazały. Rosjanie podciągnęli naprawdę nowoczesne siły, o dziwo, bo zazwyczaj, jeżeli chcieli atakować, to używali sprawdzonych, powiedzmy, takich bardzo koniów roboczych, można powiedzieć. Koni roboczych, o, w ten sposób. Teraz widzę, że podciągnęli nawet nowoczesne jakieś zestawy. No i to oznacza, że są bardzo pewni swego. To oznacza, że po prostu nie boją się absolutnie niczego. Na szczęście ofiar na razie podobno aż tak dużo nie ma. Zniszczyli im jakieś tam głównie stacje radarowe, tym podobne rzeczy. No cóż, panować w powietrzu już panują, więc tak naprawdę gdzie będą chcieli desant zrobić, to zrobią. Widać tam różne takie filmy, na których lecą całe grupy śmigłowców desantowych, więc gdzieś te desanty muszą wysadzać. Co się dzieje w 100%, tak do końca nie wiemy tego. Pewnie dopiero po jakimś czasie będzie można odcedzić te dezinformacje od prawdziwych informacji, także jestem ciekawy. Dla nas problem zaczyna się robić ogromny, bo naszą granicę przekroczy ogromna ilość Ukraińców. Coś z nimi trzeba zrobić. Oni oczywiście na pewno jakieś pieniądze mają, natomiast te pieniądze im się w końcu skończą, tak? To trzeba im będzie pomóc.
Mam nadzieję, że tutaj zarówno nasz kraj, jak i cała Europa w sumie stanie na wysokości zadania. No bo kurka wodna, jeżeli przyjmujemy tylu uchodźców z Afryki czy z Dalekiego Wschodu, gdzieś tam i tak dalej, no to chyba Ukraińców do licha ciężkiego możemy ich przyjąć, tak? Europa może jeszcze ich przechować, dopóki się tam nie uspokoi. Bardzo się obawiam tego, jak Rosjanie będą się zachowywać, bo coś mi się wydaje, że zawsze tak jest, jak ktoś może dużo, to wtedy i zrobi dużo. Czyli jeżeli poczują się Rosjanie bezkarni, no to wiecie, do czego człowiek jest zdolny. Tu nawet nie chodzi o to, czy Rosjanie, czy nie Rosjanie, nieważne. Człowiek ogólnie do czego jest zdolny, zdajemy sobie sprawę. Było już wiele wojen i ludność cywilna zazwyczaj cierpi bardzo, bardzo mocno. Zobaczymy, jak to będzie. Boję się sytuacji, w której wycofujące się oddziały ukraińskie mogą chcieć wejść na teren Polski. Wręcz wycofujące, uciekające nieraz. Zobaczymy, jak to będzie. Żeby się czasem za głęboko nie zapuścili i żeby czasem ich pościg ich też się nie zapuścił na nasze terytorium. Oczywiście my prawdopodobnie wzmocnimy bardzo mocno Ukrainę, znaczy granicę z Ukrainą. Na to również na pewno jakieś siły dodatkowe przyślę. Czytamy tam różne informacje, że systemy przeciwlotnicze Brytyjczycy przysyłają. Ogólnie mamy być wzmocnieni. Państwa nadbałtyckie, te republiki również. No cóż, widziałem też taką informację, że razem z wojskiem rosyjskim zaatakowało wojsko białoruskie. To informacja od Ukraińców pochodziła, od służb granicznych Ukrainy, że Białorusini pomagali. No, wstyd. Wstyd i hańba. Nie dość, że wpuścili ich i umożliwili atak z tamtej strony, co jak już widzimy z ćwiczeniami miało nic wspólnego, tylko po prostu o to chodziło, żeby móc z wielu stron zaatakować Ukrainę. O, niedobrze, bardzo niedobrze. Będziemy to odczuwać bardzo długo, moi drodzy. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, co jest największym przekleństwem naszym. Długo było spokojnie. Myślałem, że już właściwie nie jest możliwa taka otwarta wojna w Europie, że to te kraje już są zbyt cywilizowane, zbyt duży dobrobyt w nich jest, za dużo jest do stracenia. Okazuje się, że jest jeden mały człowieczek, który ma swój plan od dawna i w końcu, kiedy już nie jest młodym do licha ciężkiego, energicznym, tak jak kiedyś, a w końcu jeszcze postanowił zrealizować swój plan. Czyli na początku będzie to Ukraina, Białoruś, ale ma jeszcze kilka terytoriów na oku na pewno. Także teraz go nikt nie powstrzyma. Bo nie ma jak go powstrzymać, szczerze mówiąc, więc nigdy go nikt nie powstrzyma. Będzie robił pan Putin dokładnie to, co będzie chciał robić. Rosjanom trochę się dziwię, że tak wielkie poparcie ma. Nie rozumiem tego, bo no bo przecież ogólnie Federacja Rosyjska no coraz lepiej chyba się rozwija do licha ciężkiego. Dobrobyt coraz większy jest. Oczywiście jest potężny rozstrzał tego dobrobytu pomiędzy dużymi miastami typu Moskwa czy Petersburg, a miastami czy też wioskami, tym, gdzie są dwa różne światy. Zdaję sobie sprawę, ale ogólnie wszędzie prawdopodobnie się poprawia i nagle jeszcze mało, mało. Mają wszystko: gaz, węgiel, ropę. Ogromne tereny, fantastyczne krajobrazy, mało, jeszcze mało.
będą zabijać, żeby mieć więcej. Naprawdę dziwne, naprawdę bardzo dziwne dla mnie to jest. Nie da się już powiedzieć, że Rosja się tylko broni. No już teraz się nie da, no już nie wiem, jak w książkach historycznych w Rosji to będzie opisane, ten atak, że co, że nie wiem, nie wiem. Oficjalna wersja jest taka, że oni muszą zaatakować, żeby rozbroić Ukrainę, żeby Ukraina ich nie zaatakowała i tych republik oczywiście, które zostały nagle uznane. Kurka, jakim trzeba być matołem, żeby uwierzyć w coś takiego? No powiedzcie, no kurde, przecież to, że to, nie jest, to nie są czasy II wojny światowej czy pierwszej, gdzie ludzie byli niepiśmienni, kurka wodna, gdzie słuchali z rozdziawionymi gębami, jak ktoś coś z plakatu jakiegoś przeczytał, takiego propagandowego. No to już nie są te czasy. No przecież ci ludzie potrafią czytać, pisać, mogą znaleźć sobie informacje historyczne albo informacje bieżące w internecie, wszędzie i nie wiem, nadal w to wierzą. Kurczę, bardzo dziwne czasy, naprawdę bardzo dziwne czasy. Z jednej strony pokolenie debili, można powiedzieć, częściowo tak można nazwać dzisiejsze młodzieży pokolenie, ludzi, którzy mają zainteresowanie, a no, takie jak mają, no kurde, nie wiem. Z drugiej strony mamy jeszcze te stare pokolenie, które w Rosji oczywiście nie wymarło i które marzy o tym, czym propaganda karmiła ich przez ileś tam lat ich życia. A jeżeli kłamstwo jest powtarzane tak intensywnie i tak długo, to w końcu staje się prawdą. Takie jest powiedzenie i to jest prawda. Tak samo jak to, że historię piszą zwycięzcy, to też jest prawda. Prawdziwa historia obchodzi historyków, pasjonatów, zwykłego człowieka nie obchodzi w ogóle. Coś niesamowitego. Mamy to szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO. Gdybyśmy nie byli w tych dwóch strukturach, oj, bardzo bym się obawiał o nasze państwo. Bardzo. No cóż. Czy bestia się nasyci Ukrainą? Tak jak wam mówiłem, nie nasyci się Ukrainą i Białorusią. Nie nasyci się. Mają jeszcze inne tereny. O, myślę, że między innymi Kazachstan. Może niedługo coś się tam wydarzyć takiego bardzo podobnego. Pojawią się jacyś separatyści i oni będą chcieli też przyłączenia do Rosji. A Rosja, jako że ma wielkie serce, no będzie musiała im pomóc, tak? Będzie im musiała ich obronić trochę, więc coś niesamowitego. Ciągle nie wierzę, moi drodzy. Wiem, że taki anemiczny głos mój jest i tak dalej, ale ja ciągle nie wierzę w to. Wchodzę co chwilę na te strony różne, na Defense 24, na jakieś strony typu, nie wiem, konflikty jest taka fajna strona, polecam wam. Tam można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o sprzęcie wojskowym używanym przez te państwa, o na pewno pojawią się poszczególne analizy różnych filmików, bo to zawsze jest i naprawdę takie, no, wydaje mi się, dosyć rzetelne materiały będą prezentowane. Także polecam raczej nie wchodzić na podejrzane strony, bo ruskie trolle będą wszędzie działać, gdzie tylko będą mogły, bo za to mają płacone, no więc to są po prostu pracownicy. Ech. No cóż, to tyle chyba. Nie wierzę, cały czas
Nie wierzę i pewnie będę wchodził na te strony jeszcze przez dzisiaj, nie wiem, co godzinę albo co pół godziny, żeby sprawdzać co nowego. Jak to się wszystko rozwinie, ilu ludzi będzie musiało zginąć, żeby pewien człowiek się nasycił. Masakra. Aż co zrobi świat? Moi drodzy, nic. Nic nie zrobi. Powtarzałem wam w kilku filmach. Świat ma w dupie Ukrainę. Nikt nic nie zrobi. Będą noty protestacyjne, będą ubolewania, będą zwoływały się sztaby, dyskutowały, będą potępiały i będą sankcje. I tak z interesy z Rosją będą robione. Kurczę. Niemcy, Francja tu przodują. Rurociąg sobie zrobili. Biznes is business. Kasa musi się zgadzać. Mali gracze są zawsze na straconej pozycji, a my jesteśmy bardzo małym graczem. Oby wzrok Władimira Władimirowicza nie skierował się na nasz kraj, bo będzie ciężko. Żeby się sytuacja nie powtórzyła. Bo już mieliśmy sojuszników i pewne sojusze były to. I skończyło się to dla nas bardzo niedobrze. Atakiem z dwóch stron. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.